Alleluja, Alleluja. Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu i modlił się tymi słowami: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. To już ostatnia Ewangelia tej drogi. Zdanie, które chciałbym z niej zadać nam wszystkim, to jest to zdanie: oby się zjednoczyli w jedno w nas,
tak, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To jest takie zdanie, które mówi o tym, że w relacjach między nami a światem problem jest po naszej stronie. I my bardzo rzadko w tych kategoriach myślimy. Na ogół myślimy dokładnie odwrotnie, że problem jest po stronie świata. Świat jest zły, świat jest niegodziwy, świat nas nienawidzi, świat nas atakuje. My jesteśmy w tym spotkaniu ze światem ciągle ofiarą. Jezus mówi, że problem jest po naszej stronie. Dlaczego świat nie wierzy? Bo nie jesteśmy jedno w Nim i w Ojcu. Nie jesteśmy jedno. Wina jest po naszej stronie. To też nie chodzi o jakąkolwiek jedność. W tej modlitwie, której słuchaliśmy, wielokrotnie wraca imię Boga, które brzmi Ojciec, Ojciec, Ojciec. Jedność między chrześcijanami to nie jest jedność struktury, to nie jest jedność przepisów, to nawet nie jest jedność poglądów, tylko to jest jedność sióstr i braci w Bogu, który jest Ojcem. Dopiero taka jedność jest argumentem dla świata. Dopiero taka jedność jest argumentem dla świata. Nie chcę mówić dłużej, pomyślcie o tym. My potrafimy godzinami debatować o tym, jaki jest zły świat dla chrześcijan, jaki jest niebezpieczny, jaki jest wrogi. I tak samo jak potrafimy prowadzić ten dyskurs godzinami, tak oswoiliśmy nasze podziały. Oswoiliśmy nasze podziały. Nie widzimy w nich dramatu. Nie widzimy w nich problemu. Nie bolą nas. Nie boli nas to, co jest, według słów Jezusa, przyczyną niewiary świata. Nie boli to nas. Ale bardzo nas bolą zewnętrzne ataki na nas, na Kościół. Cała historia Kościoła pokazuje, że zewnętrzne ataki nigdy Kościołowi nie zaszkodziły. Kościół prześladowany odradzał się zawsze z krwi męczenników. Natomiast rzeczywistym problemem są nasze problemy wewnętrzne, nasze spory, nasze kłótnie, nasze podziały. To jest rzeczywisty problem. Uciekamy od niego, nie widzimy go. Wtedy łatwiej się krytykuje świat, a problem jest po naszej stronie. Mam taką prośbę, ile razy będziecie chodzić tym kawałkiem ulicy Piotrkowskiej i będziecie mijać naszą katedrę, a potem Kościół Świętego Mateusza. Nie przejdźcie bez modlitwy o jedność Kościoła. To nie jest jakieś straszne wymaganie. Ile razy będziecie tędy szli, albo przejeżdżali samochodem, albo rowerem, wszystko mi jedno. Ile razy będziecie przechodzić ten kawałek Piotrkowskiej między katedrą a Kościołem Luterańskim. Pomódlcie się o jedność Kościoła. By nie było tak, że się o nią modlimy raz w roku przez tydzień. Bo to jest, Jezus mówi, to jest rzeczywista rana i to jest rzeczywista przyczyna niewiary Kościoła, niewiary świata. To, że my nie jesteśmy
jedno.